tym domu powstał i pomysł na książkę Nagiąc się patrzy i sama książka. I to stąd wychodziłyśmy z Basią na te wywiady. I pięknie klamrą spinamy to, że właśnie tu powstaje słuchowisko z widokiem na Giewont. Nagiewont się patrzy na podstawie książki Barbary Kajo i Aleksandry Karkowskiej. O, witajcie. Chodźcie do izby. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Lednicki, przysłuchaj. Kiedy ponad 3 lata temu miałem okazję przeczytać po raz pierwszy książkę autorstwa Oli i Basi, nie mogłem się odwolnić od pewnej takiej myśli, od takich pewnych emocji, które towarzyszyły mi w zasadzie od pierwszych stron. Mianowicie ona nieprawdopodobnie brzmi i nieprawdopodobnie dźwięczy. Cały czas personalizujemy, tak jak Krzysztof, ty mówiłeś, że inaczej mówimy do letniczek, inaczej mówimy do górali. Udało nam się wypracować, jeżeli mogę tak powiedzieć, pewien sposób pracy w naturalnych przestrzeniach akustycznych przy tekstach, które są oparte na mowie żywej z ludźmi, którzy z tej mowy żywej się wywodzą. Tak jak tutaj mieliśmy przyjemność pracy z góralami, którzy byli wychowani w tej mowie, w tych zwyczajach. Oni po prostu byli najzwyczajniej w świecie sobą. Grali, śpiewali, tańczyli. Wszystko zostało nagrane w taki sposób, żebyśmy nie czuli obecności ani kamery, ani mikrofonów. Gdybyśmy pracowali w studiu nagrań, byłoby zupełnie inaczej. Nie bylibyśmy do końca sobą. Będzie to na pewno o tyle cenny dokument, że to jest naprawdę fragment naszego góralskiego życia. Wszystkie te efekty, które tutaj mamy, wszystkie rzeczy, które leżą na stole, sam fakt, że jesteśmy w miejscu niezaadaptowanym dźwiękowo, tym sposobem psujemy dźwięk, po to, żeby on miał wartość jak najlepszą. To są przyprawy, które sprawiają, że ten dźwięk jest jak najlepiej, najbardziej naturalnie wykreowany reportażowo. Na cukier już nie stać. O, wahaj! Ja mam takie przekonanie, poczucie, że w czasie realizacji słuchowiska wydarzyło się coś niezwykłego. I mam nadzieję, że udało nam się to wychwycić i będzie to taki przekaz, który trafi i do mieszkańców Podhala, ale też może do tych osób, którzy jakoś umilili sobie ten region. W mieście, czego tam nie było, i zające, i gołębie, i łowce, krowy, kłosyki, miski, narzędzia, apka, śliwki, gruszki, a to łociec się tam targował, łoprosięta, a ja się no łobzierał, bo mnie syczko strasznie ciekawi. W zasadzie można powiedzieć, że słuchowisko na Giewont się patrzy jako forma radiowa, jako forma literacka, w takim wymiarze na Podhalu jest zrealizowane po raz pierwszy. I to też mnie, ale pewnie też wszystkich twórców w jakimś stopniu cieszy wyjątkowo, że to właśnie tutaj w Kościelisku po raz kolejny udało się zrobić coś po raz pierwszy. Rzeczy, które tutaj stworzyliśmy, są w pewien sposób fotografią tego, czego za 50 lat może nie być. I myślę, że z tym słuchowiskiem będzie tak jak z winem. Im ono będzie starsze, tym ono będzie miało większą wartość. Muzykanci, zagrajcie, niech basy zapasują.